Zagrajnika dopinguje Pingwin. Zagrajnik TV. Looter Shooter to gatunek mający już 8 lat, a jednak od czasu premiery Borderlands powstało zaledwie kilka gier z tego gatunku. Jest ich tak mało, że można by je zliczyć na palcach dwóch rąk, a nawet jednej, jeżeli nie brać pod uwagę samych Borderlandsów. Mamy więc polski Shadow Warrior 2, The Division, Destiny i Warframe, a na upartego do tej krótkiej listy można jeszcze dodać ostatniego Fallouta i tyle. No i są jeszcze Borderlandsy, jedynka, która dała Looter Shooterom początek, odpasiona dwójka i całkiem niezły pre-sequel. Chwila, że niby nie każdy wie, co to jest Looter Shooter? Najprościej to cudowne dziecko strzelanek i hack and slasher pokroju Diablo, w którym osią zabawy jest zbieranie lootu i zabijanie za jego pomocą hord przeciwników, by zbierać jeszcze więcej coraz to nowych giwer i zbroi, by zabijać coraz więcej przeciwników, by zbierać loot, by... Proste, genialne i cholernie wciągające. W dzisiejszym pojedynku udział wezmą trzy najważniejsze obecnie looter shootery. O dobre imię serii Borderlands walczyć będzie największa, najlepsza i najpopularniejsza część serii, czyli dwójka. Jej przeciwnikami będą zaś pachnące jeszcze świeżością Destiny 2, które po raz pierwszy trafiło na pecety, oraz mający już 4 lata darmowy Warframe, który przeżywa właśnie drugą młodość za sprawą niedawnej premiery potężnego dodatku. Każda z tych gier ma rzesze oddanych fanów, każda zbiera najwyższe oceny i każdą z nich można polecić w ciemno, ale tylko jedna gra wyjdzie z tego pojedynku zwycięsko. O tym, która z nich zasługuje na miano prawdziwego króla looter shooterów, niech zadecyduje pojedynek tytanów. Zacznijmy od tego, co w strzelankach jest najważniejsze, czyli od strzelania i siekania, czyli od walki. Studio Bungie to niekwestionowani mistrzowie w tej materii i Destiny 2 jest tylko kolejnym tego dowodem, bo prucie ołowiem nie było tak przyjemne od czasów ostatniego Dooma. Odrzut jest idealnie zbalansowany, odgłosy broni soczyste, a poczucie mocy obłędne. Przy tym każda z dziesiątek typów pukawek jest w jakiś sposób unikatowa, a ponieważ wymieniamy je właściwie non-stop, to w końcu looter shooter, nie ma szans, by wkradła się tu nuda. Potyczkom rumieńców dodają całkiem sprytni przeciwnicy, którzy chętnie i umiejętnie korzystają z osłon, a także szeroki wachlarz umiejętności i perków dla każdej z klas. Mamy tu granaty, uniki, energetyczne tarcze czy parokrotne skoki, nie wszystko to jest niezbędne, by przeżyć, gdy robi się naprawdę gorąco. A kiedy przeciwników jest już zbyt wiele, nadchodzi czas na użycie klasowej super umiejętności, które cóż, wyglądają fenomenalnie, są potężne i dają niesamowite poczucie mocy. Warframe kładzie równie duży nacisk na walkę wręcz, co na wymianę ognia. Często, zamiast przeładowywać trzymanego w łapie gnata, lepiej jest po prostu rzucić się z furią na przeciwników i ciąć ich na odlew glewią, toporem czy innym kijem. A jednak, nawet gdy broń białą ustawimy jako nasz główny oręż, walka wręcz nadal jest niesłychanie uboga i sprowadza się właściwie do spazmatycznego klikania jednego przycisku. Niestety, także pukawki brzmią tu dość smętnie, nie dają należytego poczucia mocy i przywodzą na myśl raczej zabawki niż śmiercionośny oręż. Na ich niekorzyść przemawia także fakt, że jest ich jedynie kilka rodzajów, bo w ramach łupów dostajemy tu nie nowe bronie, a karty modyfikacji tychże zwane modami. Zasada działania podobna, ale radocha z łupu jakby nieco mniejsza. Byłaby więc walka w Warframe zaledwie poprawna, gdyby nie niesamowite bogactwo cech i umiejętności bojowych związanych z kolejnymi skafandrami, czyli tytułowymi Warframe. Tych jest ponad 30, a każdy z nich nie tylko fantastycznie wygląda, ale i zapewnia diametralnie odmienne doznania z walki. Mamy tu więc mocarnego Rhino, szarżującego na wrogów i wywołującego potężną falę uderzeniową, tworzącego swoje klony i znikającego w cieniu Loki, czy władającą truciznami Saren. Różnorodne Warframe'y przywodzą na myśl bohaterów z gier MOBA i tyle samo frajdy daje tu ich odkrywanie czy personalizacja za pomocą zdobycznych kart. Choć strzelanie w Borderlandsach nie jest tak soczyste jak w Destiny, nadal mamy tu do czynienia z walką szalenie satysfakcjonującą. Giwery mają tu odpowiedniego kopa, przeciwnicy reagują na ostrzał tak jak powinni, a szalejące nad ich głowami różnobarwne liczby to absolutnie przepiękny widok.
Tym jednak, w czym Borderlands deklasuje swoich przeciwników, jest absurdalna wręcz liczba dostępnych broni. Mówi się tu o kilkudziesięciu milionach dostępnych kombinacji. Co najlepsze, nie chodzi tu wyłącznie o generowane proceduralnie statystyki, a także o unikalny i totalnie zakręcony wygląd pukawek. Każda z nich składa się bowiem z kilku elementów produkowanych przez poszczególne korporacje. I tak nic nie stoi na przeszkodzie, by wypadł nam choćby rewolwer z lunetą strzelający pociskami zadającymi obrażenia od prądu. To właśnie chęć odkrywania coraz to nowych szalonych gnatów jest w Borderlands największą motywacją, by przejść do przodu. W pierwszej rundzie każdy z zawodników zgarnia po 2 punkty. Destiny 2 za głębie starci, ich perfekcyjne wykonanie i świetne pukawki. Warframe za liczne i pomysłowo zaprojektowane Warframe'y, zaś Borderlands 2 za nieskończenie wiele, nieskończenie dobrych gnatów i mięsiste potyczki. W Destiny 2 świetnie wyczuwalna jest tak zwana świadomość ciała. Podczas gry nie tylko widzimy kończyny naszej postaci, ale też mamy wrażenie lekkiego bezwładu podczas poruszania się. To, w połączeniu z ekranem telepiącym się przy eksplozjach i fantastyczną grafiką, tworzy iluzję bycia w środku akcji. Jednocześnie jednak nasza postać dysponuje podwójnym czy nawet potrójnym skokiem, błyskawicznym unikiem, no i może robić takie dzikie imby. Wisienką na szczycie tortu jest możliwość prowadzenia przeróżnych pojazdów, takich jak choćby ścigacz czy czołg. Stawiający na walkę w zwarciu Warframe cechuje się diametralnie odmiennym sterowaniem od swoich konkurentów. Rzadko kiedy po prostu się tu chodzi, a znacznie częściej ślizga, szusuje, lata czy biega po ścianach. I to wszystko nie tylko świetnie wygląda i cudownie się gra, ale ma także ogromny wpływ na gameplay. Bo gdy na polu bitwy robi się naprawdę gorąco, przeżyją tylko ci, którzy do perfekcji opanowali sztukę lawirowania między przeciwnikami. Postacie w Borderlands 2 poruszają się w sposób dość standardowy. Wachlarz dostępnych ruchów ogranicza się więc do chodzenia, biegania i skakania. I to właściwie tyle. Nie licząc okazjonalnych przejażdżek dwoma dostępnymi pojazdami, walka ma tu więc charakter pozycyjny, a chowanie się za osłonami to jedyny sposób na uniknięcie wrogich kul. W tej rundzie po 2 punkty zdobywają Destiny 2 i Warframe za równie dynamiczne, choć diametralnie od siebie różne sterowanie, zaś 1 punkt wędruje do Borderlands za rzetelnie wykonany, acz dość klasyczny gameplay. Lokacje w Destiny to wielkie otwarte mapy umiejscowione na 4 ciałach niebieskich. Ziemi, Tytanie, Nestusie i Io. Każda z nich to zupełnie inne widoki, różni przeciwnicy i odmienny klimat. Będąc na Ziemi, przemierzamy zrujnowane miasteczka, mijamy opuszczone samochody i ponure lasy. Na Nestusie czekają nas gigantyczne sześcienne formacje skalne. Na Tytanie widzimy opuszczony habitat, zaś na niebie żółtego Io króluje majestatyczny Jowisz. Poszczególne lokacje nie tylko świetnie wyglądają, ale też oferują różnorodne atrakcje, jak jaskinie, ruiny baz czy rozległe równiny. Na nudę i brak atrakcji narzekać tu więc nie sposób. Poza przepiękną i ogromną równiną Eidolon, która pojawiła się w grze wraz z ostatnim dodatkiem, większość lokacji w Warframe to zamknięte kosmiczne bazy. Niestety fakt, że są one generowane proceduralnie, działa na ich niekorzyść. W założeniu miało to uchronić tytuł przed monotonią związaną z powtarzaniem tych samych misji, w rzeczywistości jednak niewiele to pomogło, bo jest ciasno, szaro i powtarzalnie. Borderlands 2 to ogromne otwarte przestrzenie, przez które przemieszczamy się za pomocą pojazdów i najróżniejsze obozowiska, bazy, bunkry i forty, pełne schodów, wind i zakamarków. No i przeciwników. Scenerii jest tu wiele, począwszy od lodowych równin, przez piaskowe pustynie na jałowych, wulkanicznych zboczach kończąc, więc w trakcie gry nikt nie będzie raczej narzekał na monotonię. Za różnorodne, piękne i pomysłowo zaprojektowane lokacje Destiny 2 i Borderlands 2 zgarniają w tej rundzie po 2 punkty, zaś za piękną równinę Eidolon i zawsze inne, choć niezmiennie zaledwie poprawne kosmiczne bazy, Warframe dostaje 1 punkt. Destiny 2 może się wydawać grą dość enigmatyczną, szczególnie dla PC-towców, którzy nigdy nie grali w poprzednią część. W istocie jednak jest to gra przystępna i klarowna.
Przez pierwszych kilkanaście godzin w tajniki zabawy wprowadza nas niezła kampania singleplayerowa, podczas której stopniowo odblokowują się nowe mapy i aktywności. Poza misjami fabularnymi są to więc misje poboczne, publiczne eventy, do których może dołączyć każdy, kto przebywa akurat w tej samej otwartej lokacji, strajki, czyli kilkuosobowe rajdy z obowiązkowym tłustym bossem na końcu, czy w końcu pełnoprawne rajdy przeznaczone wyłącznie dla najlepszych i najbardziej zgranych graczy. A wszystko to podane w sosie z wcale niezłej fabuły. Warframe od samego początku poraża ogromem. Już po pierwszej godzinie gry jesteśmy zasypani misjami pobocznymi, przeróżnymi aktywnościami i przedmiotami, z którymi nie mamy pojęcia co począć. Niestety po paru obiecujących misjach fabularnych gra przestaje nas prowadzić za rączkę i zostawia nas na pastwę grindu. Aby dotrzeć do kolejnych względnie ciekawych zadań, musimy na każdej planecie wykonać i powtarzać nawet po kilkanaście bliźniaczo podobnych misji, nie spiętych żadną fabularną klamrą, więc gdzieś z tyłu głowy zaczyna nam się w końcu kołatać pytanie, po co? Jedną wielką zagadką jest też dla początkujących graczy system craftingu. Żeby zdobyć choć jeden nowy kombinezon, musimy wpierw kupić jego schemat, potem pozyskać jeszcze parę schematów, wypadających wyłącznie z określonych przeciwników w określonych miejscach. To wszystko złożyć do kupy z mnóstwem rzadkich przedmiotów, które padają w innych określonych miejscach, potem zbudować z tego poszczególne elementy pancerza, co zajmuje kilkanaście godzin, a dopiero na końcu będziemy mogli złożyć z tego gotowy Warframe. Uff. Bez grzebania po internecie lub doświadczonego kumpla, ani rusz. Próg wejścia jest tu więc absurdalnie wysoki. Trzeba jednak pamiętać, że nie brakuje graczy, którzy lubią takie poszukiwania, zagwozdki i konkretny, długofalowy cel. Borderlandsy nie są grami o szczególnie złożonej konstrukcji. Od w hubie zbieramy zlecenia, podróżujemy do celu misji, a na miejscu robimy rzeź. Z dostępnych aktywności są to wyłącznie misje wątku głównego i misje poboczne. I tyle. Nie ma tu nawet systemu craftingu, a wchodzenie na poziom ogranicza się do przydzielenia w drzewkach jednego punktu. Na szczęście zadań są tu setki. Każde z nich ma do zaoferowania ciekawą historię, a cała ta prostota czyni grę niezwykle przystępną dla początkujących. W tej rundzie dwa punkty wędrują do Destiny, za idealny balans między głębią zabawy a przystępnością. Jeden punkt zdobywa absurdalnie nieprzyjazny dla początkujących Warframe, którego jednak pokochają wszyscy hardkorowi gracze. Jeden punkt zgarnia także Borderlands za prostotę ogólnych założeń i przystępność. Po czterech rundach to Destiny 2 jest na prowadzeniu z 8 punktami, a za nim zaś ex aequo. Warframe i Borderlands mające na koncie po 6 punktów. Czy w drugiej połowie coś się zmieni? Czy Borderlands utrzyma status lidera, a może wygra darmowy Warframe? Tego i wiele więcej dowiecie się już po krótkiej przerwie na reklamy, dlatego koniecznie zostańcie z nami. Od dawna szukasz fanpage'a, który jest śmieszny i zabawny, ale daje też do myślenia. Skąd szukać? Znalazłeś! Oto najlepszy fanpage w historii. To fanpage ostateczny. To samo zdjęcie Jędrzeja Szwedy. Codziennie. Link w opisie. Choć pierwszy Destiny zebrało generalnie bardzo pozytywne oceny, krytycy i gracze byli zgodni, że fabuła nie była najmocniejszym punktem gry. Sequel miał być pod tym względem diametralnie inny i rzeczywiście, fabuła w końcu ma tu jakieś znaczenie. Sam początek to trzęsienie ziemi. Dosłownie. Ziemia atakuje Czerwony Legion, na czele którego stoi bezwzględny Gaul. Ludzie przegrywają, strażnicy tracą swoją magiczną moc, zwaną tu światłem, a najeźdźcy przygotowują się do przyjęcia podróżnika, czyli wielkiej kuli, której ludzkość zawdzięcza skok technologiczny i dwa wieki dobrobytu. Jest więc ponuro i dość beznadziejnie, a z czasem robi się nawet jeszcze mroczniej. Jednocześnie mamy tu jednak udany akcent humorystyczny w postaci genialnego Cade'a i parę całkiem niezgorzej napisanych postaci. Z czasem ta świetnie zapowiadająca się historia nieco siada, a całość wydaje się zbyt nadęta, ale tak w ogóle jest nieźle. Warframe jest jakaś fabuła, ale twórcom dobrze udało się ją ukryć przed początkującymi graczami. Przez pierwszych kilkanaście godzin wiemy tylko, że Układ Słoneczny został zaatakowany przez złych obcych, a ludzkość uratować mogą wyłącznie wojownicy Tenno, walczący za pomocą skafandrów Warframe. Dopiero kolejne dodatki zaczęły tę banalną historię nieśmiało rozwijać, ale poszczególne jej rozdziały nadal wygrzebywać trzeba spośród zalewu pozbawionych fabuły misji pobocznych.
O ile u konkurentów fabuła stanowi lepszy lub gorszy, ale jednak dodatek do zabawy, o tyle w Borderlands jest to pełnoprawny element całości, który na dodatek wykonany jest obłędnie dobrze. Opowiadana historia jest wprawdzie bezpośrednią kontynuacją tej z części pierwszej, ale jej znajomość bynajmniej nie jest wymagana. Całość kręci się wokół tajemnicy tzw. skarbców, mających skrywać niezmierzone skarby i tajemnice prastarych cywilizacji. Chrapkę na nie mają nie tylko łowcy skarbów, ale także główny antagonista, świetnie napisany i zagrany Handsome Jack. I właśnie charyzmatyczne postacie, świetne dialogi i wyborny dubbing to jedna z największych zalet Borderlands. Za świetnie napisaną, zagraną i opowiedzianą historię Borderlands 2 dostaje w tej rundzie 2 punkty. Destiny zgarnia 1, za fabułę niezłą, acz niepodrywającą, zaś Warframe ze swoją szczątkową historią kończy tę rundę bez dodatkowych punktów. Destiny 2 to jedna z najlepiej wyglądających gier w historii. Dość powiedzieć, że to właśnie przy niej pierwszy raz poczułem, że mam do czynienia z prawdziwie next-genowym doświadczeniem. Zachwyca nie tylko płaszczyzna techniczna, choć spójrzcie tylko na oświetlenie czy efekty cząsteczkowe, ale przede wszystkim design. I cóż, w obliczu takich widoków dalszy mój komentarz wydaje się zbędny. Poziom uprawy w Warframe jest nierówny. Z jednej strony mamy tu fenomenalnie zaprojektowane i wymodelowane kombinezony, elementy uzbrojenia czy efekty cząsteczkowe. Z drugiej monotonne i bliźniaczo do siebie podobne zamknięte lokacje. Wyjątkiem od tej szarobudej reguły jest ogromna i otwarta równina Eidolon, która wygląda po prostu fantastycznie. Mimo 5 lat na karku, Borderlands 2 nadal wygląda olśniewająco i nieraz zdarza się tu zadumać nad pięknymi widoczkami. Jest to oczywiście zasługa komiksowej bazującej na cel-shadingu oprawy, ale i genialnych projektów lokacji i postaci. W tej rundzie 2 punkty otrzymuje Destiny 2, który wygląda nieprzyzwoicie wręcz dobrze. Po jednym punkcie otrzymuje zaś Warframe, którego oprawa choć nierówna, nie schodzi poniżej pewnego wysokiego poziomu, i Borderlands 2, które mimo upływu lat nadal wygląda po prostu świetnie. Bungie to ludzie odpowiedzialni za serię Halo, nic więc dziwnego, że tryb PvP w Destiny 2 nie pozostawia nic do życzenia. Starcia są tu kameralne, bo naraz walczy tu ze sobą jedynie 8 graczy, ale nadal piekielnie dynamiczne. Dzięki fenomenalnemu modelowi strzelania i mnogości dostępnych broni, walki są szybkie i nieprzewidywalne, zaś pikanterii dodają im 3 dostępne klasy postaci i odmienne umiejętności kompletowane przez graczy. Jeśli dodać do tego 12 świetnie zaprojektowanych map i aż 5 trybów gry, trudno się dziwić, że nie brakuje graczy, którzy w Destiny grają wyłącznie dla PvP. W Warframe niby jest jakiś tryb multiplayer, są niby jakieś oryginalne tryby gry, ale cóż z tego, skoro niemal nikt w nie gra. Po prostu. A w Borderlands PvP nie ma w ogóle. Za świetnie wykonane, emocjonujące tryby PvP, Destiny 2 otrzymuje 2 punkty. Warframe zgarnia 1 punkt, bo PvP jest, choć nie mrawe, zaś pozbawiony tego trybu Borderlands 2 nie otrzymuje żadnego punktu. Destiny 2 to nowa gra wielkiego wydawcy, więc w najlepszym wypadku można ją dziś dostać za niebagatelne 230 zł. Warframe natomiast nie tylko dostępny jest w modelu free-to-play, ale jest to też free-to-play całkowicie uczciwe, w którym właściwie całą zawartość można zdobyć nie wydając ani złotówki. Inna sprawa, że wiązać się to będzie z wielodniowym grindem i wykuwaniem przedmiotów nawet i po kilkanaście godzin. Borderlands 2 z kolei to gra mająca już swoje lata, więc nawet w pakiecie ze wszystkimi dodatkami dostać ją można już za atrakcyjne 4 dyszki. W tej szybkiej rundzie Destiny nie otrzymuje żadnego punktu, bo kosztuje krocie. Warframe zgarnia ich aż 2, bo nawet pomimo grindu jest w 100% darmowe, zaś Borderlands 2 zgarnia 1 punkt za niewielkie koszty kompletnej edycji gry. I w ten oto sposób dotarliśmy do końca tego pojedynku. Zwycięzcy pierwszej połowy udało się utrzymać prowadzenie i ostatecznie zwyciężyć przewagą 3 punktów. Panie i panowie, to Borderlands zapoczątkowało gatunek looter shooterów, ale od dzisiaj ich królem jest Destiny 2. Destiny 2 to wielka, piękna i piekielnie grywalna gra, którą powinien zainteresować się każdy fan dobrych shooterów i Borderlandsów.
Dokładnie. Jeżeli znacie już każdą część serii na pamięć i nie możecie doczekać się trójki, Destiny 2 będzie dla was strzałem w dziesiątkę. Radocha z lutowania jest tu równie wielka, strzelanie jeszcze lepsze i tylko fabuła nie dorasta Borderlandsom do pięt. Ale też nie jest zła. Ale jeżeli z jakichś przyczyn nie pasują wam podobne klimaty lub po prostu nie macie tyle kasy, a macie ochotę na porządnego looter shootera, śmiało możecie zagrać w Warframe. Nie jest to gra wolna od wad i wymaga mnóstwa czasu i cierpliwości, ale z całą pewnością da wam w końcu masę frajdy. No i jeżeli dotąd nie graliście jeszcze w Borderlands 2 lub dopiero macie w planie zacząć swoją przygodę z looter shooterami, zagrajcie koniecznie. I w jedynkę, i w Prisigwell. Bo to świetne, piękne i tanie gry są. I to właśnie dzięki nim mamy looter shootery. Kibicowaliście? Kto powinien wygrać? No i czy zgadzacie się z werdyktem? Koniecznie piszcie w komentarzach i głosujcie w ankiecie. A ja zapraszam was do naszego sklepiku, w którym Smok sprzedaje takie oto piękne, szyte ręcznie graskotki. Z kodem SZLACHTA 5% taniej. I jak zawsze, dziękuję patronom za dzielne wspieranie nas od wielu, wielu miesięcy. Jesteście wielcy. No i cóż, trzymajcie się! Zagrajnika dopinguje Kingu.